otworzyliśmy z powrotem zbiórkę podpisów. W kilku miejscach w Polsce już działają nasze grupy bardzo aktywnie. Jak najbardziej. Myślimy, że to jest przede wszystkim pokazanie, dlatego że linia Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili jest na dzień dzisiejszy jest również podobna do naszej, czyli nie przyjmujmy uchodźców. Natomiast coraz większe naciski pojawiają się z Unii Europejskiej, coraz większe naciski na Polskę, coraz mniejsze zrozumienie Polski w tym zakresie. I ta zbiórka podpisów ma przede wszystkim pokazać rządzącym w Unii Europejskiej, że to społeczeństwo polskie nie zgadza się na przyjmowanie uchodźców, a nie rząd polski, bo oskarżany jest tylko i wyłącznie rząd polski. Jeżeli przyjrzymy się ostatnim sondażom mówiącym o tym, jak Polacy patrzą na sprawy uchodźców i czy Polacy chcą przyjmowania uchodźców, to widzimy różny zakres. Od 70 do 85% Polaków wypowiada się, że nie chce przyjmowania uchodźców islamskich na terenie Polski, bojąc się zagrożenia z ich strony. Patrząc na to, co się dzieje w Europie, co się dzieje we Francji, co się dzieje w Niemczech, to nie są pojedyncze już przypadki. Parlament Europejski nakazuje przyspieszenie procesu tej obowiązkowej relokacji. Następuje przyspieszenie, wręcz straszenie Polski pewnymi sankcjami, jeżeli nie przyjmiemy. Dlaczego państwa unijne, najbardziej Niemcy, chcą koniecznie narzucić tą kwotę akurat nie Polakom, jeżeli widzą wyraźny opór i społeczny, i naszego rządu? Dlatego, że ktoś takie zobowiązanie jednak w imieniu Polski podjął. No i pytanie, czy słuchał wtedy obywateli? Bo to jest postulat między innymi Kukiz 15. Myślę o referendum. Czy to jest już moment na referendum? Ja powiem, czego ja mam dość. Ja mam dość infantylnego szantażu emocjonalnego na polskim społeczeństwie. Po prostu mam już tego dość, bo naprawdę i dość ignorancji tego, co ludzie myślą. Pani posłanko, do drugiej pani posłanki, nie może być tak, że politycy mają dość. Nie, ale ja mam dość tego pokazywania zdjęć i szantażowania kilkoma dziećmi jakby Polaków, bo to jest totalne ignorowanie tego, co ludzie myślą na ten temat. No, 70% Polaków nie chce uchodźców. Pokazywanie cały czas, mówienie ludziom, że są tak, przepraszam bardzo, nie wiedzą, za czym głosują, nie wiedzą, jakie mają zdanie, dlatego że wszystkich manipulują, to proszę swoją miarą nie mierzyć wszystkich polityków. Ludzie są świadomi, wiedzą, obserwują. Kraje jak Francja, jak Niemcy, Francja, która ma cały czas stan wyjątkowy, powiedziałyby tak, słuchajcie, nie popełniajcie tego błędu. Trzeba pomagać. My nie mówimy o tym, że uchodźcom nie trzeba pomagać. Trzeba pomagać wszystkim ofiarom, ale mówienie, że jedyną formą pomocy jest przyjęcie kilku dzieci, które państwo pokażecie na zdjęciach, ale to jest po prostu absurd. To jest szantaż na ludziach i tak naprawdę nie ma tutaj podejścia tak, jak powinien podchodzić polityk. Racjonalnie dbać o swój kraj, o bezpieczeństwo i rozmawiać na ten temat, w jaki sposób może pomóc, tylko państwo emocjonalnie chcecie wymusić jakieś działania, które nie wiem, czemu mają służyć, tylko dlatego, żeby inne kraje Unii Europejskiej poczuły się usatysfakcjonowane, że konsekwencje ich błędów ponoszą również Polacy. No naprawdę bardzo proszę, żeby, jeżeli rozmawiamy o pomaganiu, pani poseł, jaką kwotę przeznaczyliście z waszej subwencji na to, żeby pomagać ofiarom w Syrii? Jaką Platforma Obywatelska kwotę przeznaczyła? Od 2011 ten konflikt trwa i te ofiary tam są. Więc kwot, pani poseł, naprawdę, zapłacić pieniądze nie jest sztuka i uciszyć własne sumienie. Proszę sobie wyobrazić, dlaczego Polacy nie chcą uchodźców. Właśnie dlatego, że po pierwsze nikt nie zapewni bezpieczeństwa, po drugie mamy do czynienia z politykami, którzy podpisują porozumienia i nie potrafią powiedzieć, że teraz my za te porozumienia weźmiemy odpowiedzialność, tylko mówią tak, to jest odpowiedzialność obecnego rządu. Dlatego Polacy tego nie chcą. A proszę to zrozumieć i uszanować głos. To są te dzieci w tym porozumieniu. Bo państwo nie macie większej mądrości niż 70% ludzi. Bardzo proszę. Ja bym bardzo chciał, żeby odbyła się naprawdę poważna debata ogólnopolska i żeby wytłumaczyć ludziom, że ich problemy codzienne, w sensie to, że są gnębieni przez fiskusa podatkami, że są wypychani na emigrację, że nie mogą się doczekać w kolejce do lekarza, są spowodowane wadliwym ustrojem, czyli konstytucją, o której Zbigniew Herbert pisał, że jest wypracowaniem wręcz haniebnym, dlatego że oddaje władzę kosztem narodu wąskiej oligarchii, która obsadza sobie kluczowe stanowiska. Interesuje nas to, żeby wskazać, kogo reprezentują posłowie, czy reprezentują obywateli, czy reprezentują szefów partii, tak? Czyli kwestia ordynacji IOWY, czy proporcjonalna jak obecnie. Chcemy bezprogowego, obligatoryjnego referendum po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów, zakończenie zadłużania Polaków na koszt przyszłych pokoleń, a pytania, czyli na przykład, zrównoważony budżet, tak zrobili Niemcy w 2009 roku, prawda? Tyle, ile budżet otrzymuje w podatkach, tyle może wydać. Sądownictwo działa źle, potrzeba gruntownej reformy, ale my chcemy poddać wymiar sprawiedliwości kontroli obywateli. W związku z tym na przykład chcemy wprowadzić tą instytucję sędziów pokoju, tak? A Prawo i Sprawiedliwość tylko chce wymienić, prawda, prezesów
cudzych na swoich. Ja chcę powiedzieć, że Kukiz 15 rozpoczął z powrotem zbieranie podpisów pod referendum. Nie ma chyba sensu. Dlatego, że to jest mandat społeczny. Jeżeli odbędzie się na przykład w przyszłym roku przy referendum dotyczącym pytań konstytucyjnych, jeżeli będzie takie pytanie i społeczeństwo polskie odpowie na nie tak lub nie, to wtedy pani premier, pan prezydent będą potężny mandat mieli w ręku. Ale to pan zakłada, że Prawo i Sprawiedliwość poprze takie referendum, tak jak na przykład nie chce poprzeć referendum w sprawie likwidacji gimnazjów. Platforma Obywatelska poprze nas, że ja dam, mało. Ja dam te ankiety do wypełnienia i chłopie nam pomożesz, no. No już widzę, po prostu, że pani wypowiedź jest jednak nienawistna, nawet powiedziałbym. Pan chyba nie wie, co jest mowa nienawiści. Przepraszam bardzo, ale to pani powiedziała, że jedni są szaleńcami, a drudzy nie. Tak, a drudzy uważam, że Jarosław Kaczyński w swoich wypowiedziach doprowadza do szaleństwa. To są pani subiektywne oceny. Ale człowiek z drabinki. Natomiast nie przesadzajmy. No to z wami to jest tak, że protestujecie, mówiąc, że do Sejmu białe róże założycie, a bierzecie żółte. I tak jest i teraz. Mamy do czynienia z walką ludzi, którzy zaczynają się nienawidzieć zwyczajnie, co było wyraźnie widać w pani wypowiedzi. I nieszczęście nasze wszystkich polega na tym, że zaczynamy mieć wyznawców, a nie zwolenników. I ja się obawiam, że kiedyś dojdzie do jakiejś tragedii, jeżeli właśnie takie wypowiedzi będą miały miejsce. Pani starała się uzasadnić, dlaczego jedni dobrze robili, drudzy źle robili. Otóż każda agresja człowieka przeciwko człowiekowi jest czymś nagannym i trzeba powiedzieć jasno. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma tam te miesięcznice swoje i one mają wydźwięk bardzo emocjonalny, bo są emocjonalne, to nie należy im przeszkadzać. Jeżeli obywatele RP chcą protestować, to niech idą gdzie indziej. Trzeba stworzyć warunki do tego, żeby Polacy mogli zakładać firmy w Polsce, a nie na Wyspach, czy w Holandii, czy w Niemczech. Czyli? W tej chwili obniżka ZUS-u, czy likwidacja wręcz ZUS-u, niskie podatki, wysoka kwota wolna od podatku. Tutaj rząd się chwali, że ma dobrą ściągalność VAT-u. Ja nie wiem, czy to jest dobra ściągalność VAT-u, czy po prostu nie wypłaca się należnego VAT-u firmom, które uczciwie prowadzą swoją działalność. To postulujemy. Niskie podatki, właściwie firma, która rozpoczyna działalność, nie powinna w ogóle płacić żadnych podatków, tak jak to się dzieje w silnych gospodarkach zachodnich. I no, tego powinniśmy zacząć. Szczegóły są, według nas sprawy idą w złym kierunku, bo łatwiej jest otworzyć w tej chwili w Polsce supermarket i wyprowadzać zyski do raju podatkowego, niż otworzyć małe przedsiębiorstwo i uczciwie funkcjonować na rynku. Za mało zarabiamy. Natomiast obawiam się, że do podwyżki tej pensji nie dojdzie nigdy, jak Zachód będzie u nas właśnie z tego czerpał zyski. Bo te inwestycje, które się w Polsce pojawiają, nie są spowodowane tym, że to jest bardzo ładny kraj i tutaj jest wszystko blisko, tylko z tego powodu, że tu ludzie mało zarabiają po prostu. No tak, ale ponoć koszty pracy jednak w Polsce są niewspółmiernie wysokie. Przynajmniej przez kilka lat byliśmy taką prawdą objawioną karmieni. I między innymi dlatego Koreańczycy nie budowali swoich fabryk w Polsce, tylko czy na Słowacji, czy w Czechach. To było też spowodowane różnego rodzaju okolicznościami, z którymi ja się absolutnie nie zgadzam. Ten strefy wolne od podatków w Polsce na przykład. Nie wiem, dzisiaj Chińczycy patrząc, ja mam wrażenie, że Chińczycy patrzą na nas jak wilk na owieczkę, a wszyscy się cieszą z tego powodu. Te setki miliardów dolarów, które chcą Chińczycy ze swojej nadpłynności skierować do Polski, zbudować tutaj jedną bazę logistyczną wielką. Nie bardzo wiem, z czego się tu cieszyć, dlatego że znowu nie mówimy o polskiej gospodarce, tylko o tym, że przy okazji coś zarobimy. Mówię do rządu teraz, nie chwalmy się ciężką pracą przedsiębiorców, tylko dajmy tym przedsiębiorcom trochę powietrza. Niech przedsiębiorcy mają troszeczkę więcej luzu, a tymczasem pan Morawiecki zapowiedział, że wydusi jeszcze kilka miliardów z przedsiębiorców, co mnie troszeczkę zaczyna przerażać. Z VAT-u, z PIT-u czy z No tak, ale CIT-u. VAT rośnie, bo nie wypłaca się przedsiębiorcom, no nie zwraca się VAT-u, więc pokazuje się, że jest przypływ, czyli przychód z VAT-u rośnie, bo nie ma rozchodu VAT-u. Panie pośle, to jest tylko takie kombinacje się mnie troszeczkę denerwują. Proszę państwa, w co gra Platforma, o co chodzi w Platformie? Pan poseł Pudłowski. Jako jedyny opozycjonista w studiu
Powiem szczerze, że nie wiem do końca. Wiem. Panie pośle, moim zdaniem naraża się pan, pani poseł, ściga. Pan poseł Pudłowski mnie trochę zaczepił, a ja czekam na swoją kolej, to mówiąc o tym, że jest jedyną opozycją, to ja chyba, patrząc jeszcze na przykład pana Grzegorza Schetyny, myślę, że po tych wszystkich spadkach, jakie Nowoczesna zaliczyła, to wróciliście do starej retoryki PR-owskiej, chociaż już pieniądze na PR-owców pewnie się skończyły i widzę, że wasz lider zaczyna znowu używać tego samego porównania, które się już nie sprawdziło. Platforma Obywatelska, która też się gubi w tych swoich oświadczeniach. Ja to współczuję wyborcom, bo to naprawdę można się pogubić. Tylko jedynym ugrupowaniem, które w tej kwestii z samego początku nie zmienia zdania i konsekwentnie dąży do tego, aby to Polacy zdecydowali o tym, czy chcą mieć uchodźców, czy nie. I nie przyjmuje takiej mądrości, jak inni politycy, żeby za nich decydować. Uważam, że to jest tak ważna sprawa, tak mocno może wpłynąć na przyszłość naszych pokoleń, na naszą kulturę, na nasze życie, że naprawdę nie wypada podejmować decyzji pod wpływem przekazów PR-owych czy pod wpływem spadających słupków. To jest decyzja, którą powinni podjąć Polacy. To jak pan sobie wyobraża, mówiąc, że my nie jesteśmy opozycją, że my się dołączymy do tak niewiarygodnej partii, jaką jest Platforma Obywatelska? Jak możemy podpiąć się i być tak jak wy, tak bezwolnie uczestniczyć w takim spektaklu niewiarygodnych obietnic, jak robi Platforma Obywatelska? Państwo tylko za tą cenę, żebyście państwo stali, nazywali się opozycją, to tylko za to jesteście w stanie zrezygnować z własnych postulatów? Nie. Ja po prostu nie potrafię tego zrozumieć. Jeżeli jeszcze tylko mogę odnośnie tego, tego dobrego serca, tego wielkiego serca, to ja chciałam powiedzieć tak, że państwo bardzo dużo o tym mówicie i rzeczywiście tym wielkim sercem trochę emocjonalnie szantażujecie. Z waszą subwencję, którą wzięliście, 1 400 000, przeznaczyliście na memy i PR-owców i sekretarki, a my nasz zwrot, nie subwencję, ponieważ nie wzięliśmy subwencji, konsekwentnie mówiąc, że nie chcemy, aby partie były finansowane, na działalność prospołeczną. Większość z tego na polskie dzieci, na polskie imprezy charytatywne, ale jeszcze chcę powiedzieć, że mimo kilkadziesiąt tysięcy przekazaliśmy również na operowanie dzieci w Syrii. Więc gdzie to wielkie serce? Dzieci, bo... Pytanie właśnie, jakie będą koszty po stronie polskiej, jeżeli byśmy przyjęli te osoby? Dajmy na to zweryfikowane, aczkolwiek no wątpię, czy jesteśmy w stanie zweryfikować te osoby. Te osoby, które w 2016 roku przybyły do Włoch, a to było około 180 tysięcy, 132 tysiące złożyły wniosek o azyl. Z 90 tysięcy wniosków jedynie 5,4% tych wniosków było zasadnych, więc pytanie, czy jesteśmy w stanie te osoby zweryfikować. Natomiast pytanie, jakie by były koszty po naszej stronie, bo to nie jest tak, że przyjmujemy 7 tysięcy i na tym się kończy sprawa. Angela Merkel zapłaciła już tylko i wyłącznie w kwestiach socjalnych przeszło 7 miliardów euro. Do tego dochodzą olbrzymie obciążenia budżetu Niemiec, jeżeli na przykład się popatrzy na to, ile musiała zwiększyć budżet na poszczególne służby, bo to jest olbrzymia liczba nadgodzin chociażby policji niemieckiej, więc to są koszty, które się mnożą. Poza tym no, jest też ta zasada łączenia ze sobą rodzin. I to łączenie rodzin mogłoby spowodować, że mielibyśmy o wiele więcej tych niezweryfikowanych naszym zdaniem osób w Polsce, więc to rodzi kolejne problemy. Te osoby nie moglibyśmy zamknąć w jakimś obozie, w getcie i po prostu tylko i wyłącznie płacić na ich utrzymanie, tylko musiałby być jakiś proces adaptacji właśnie do naszego społeczeństwa. To rodzi kolejne koszty. Całkiem niedawno przeprowadzaliśmy nowelizację w Sejmie, jeżeli chodzi o Polaków z Kazachstanu i tutaj te koszty są duże na poszczególne rodziny, na poszczególne osoby i to w stosunku do tak małej liczby osób to było olbrzymie przedsięwzięcie. Pani poseł Joanna Lichocka, to kwestia zagrożeń. Komisja Europejska z jednej strony mówi o solidarności, o pewnych zasadach, o demokracji, z drugiej strony stosuje straszak finansowy, więc no, w ten sposób no, nie zasiądzie się do rozmów. Jest tylko i wyłącznie kwestia użycia takich rozwiązań siłowych, więc ja tutaj nie wróżę zbyt wiele strukturom europejskim, jeżeli w dalszym ciągu będą tak postępować poszczególne członkami w Unii Europejskiej, to tutaj będą kolejne exity. Światowe ponieść. Dość powiedzieć, że to trzeci Polak w zasadzie. A dzisiaj jesteśmy zastępczymi sprawcami Holokaustu. Ale teraz zobaczmy, to chłopiec do bicia, typowy tak. Chłopiec do bicia w Europie. I teraz zobaczmy, co się dalej stało. Polska przy tych największych stratach, nikt Niemcom nie kazał niszczyć Warszawy, mordować 180 tysięcy warszawiaków. Nikt nie kazał Niemcom niszczyć Polski.
zniszczyli Polskę, koalicjanci nas zostawili na pastwę i jesteśmy jedynym krajem, który nie uzyskał reparacji wojennych od Niemiec. Pytam się, jak długo to będziemy tolerować? Przecież mówimy o 2 bilionach euro. Chcecie się Niemcy z nami ścigać? To najpierw zapłaćcie nam za 50 lat odbudowę za miskę zupy, bo przecież my żeśmy żyli 50 lat o misce zupy. No, rzeczywiście tak było, że rządzący Polską komuniści zrzekli się reparacji wojennych i Polska rzeczywiście no, nie odzyskała od Niemiec w gruncie rzeczy tych gigantycznych sum, które powinna historycznie uzyskać. Pytanie, czy Donald Tusk nam grozi, czy mówi, jaki jest stan faktyczny? Donald Tusk mówi językiem Brukseli, mówi językiem pani Merkel, mówi językiem, który nam grozi palcem, czyli nie jest przedstawicielem, który nas tłumaczy, który wyjaśnia polskie realia. Powinien stanąć tego polityku, jeżeli stanie po polskiej stronie, ale nie z szefem Rady Europejskiej. Ale powinien ważyć argumenty, jest przedstawicielem wszystkich Europejczyków. Nie wyjaśnia tego, że myśmy u nas mieszka, pracujecie 1 milion Ukraińców. Nie wyjaśnia, jak Polska jest dzisiaj biedna, że my jesteśmy przed przyjęciem polskich repatriantów ze wschodu, że my kulturowo jesteśmy w innym miejscu, że Europa dzisiaj jest, pali się, że jest niebezpiecznie w Europie. To są argumenty, a nie argumenty z to, że my wam pogrozimy palcem, wy macie swoje wartości, a my mamy fundusze europejskie. To jest, przepraszam, ale szantaż Komisji Europejskiej. Po pierwsze, jeżeli chodzi o cały ten problem tak zwanych uchodźców, ponieważ to są imigranci ekonomiczni. Oto pani Merkel, pani kanclerz Merkel zaprosiła tutaj do Europy imigrantów ekonomicznych po to, żeby rozsadzić Unię Europejską. Po to, żeby rozsadzić Unię Europejską w ten sposób, że oto narzuci się innym państwom zmianę de facto struktury społecznej. Tak? Ponieważ w Polsce mamy akurat monolit, jeżeli chodzi o strukturę społeczną. I co więcej, później zostały przeprowadzone, jak to powiedział pan Kostuś, negocjacje, podczas których pani Kopacz podjęła decyzję, zobowiązanie w imieniu... Tak, pani premier Kopacz podjęła zobowiązanie w imieniu Polaków. Zobowiązanie. Polacy są przeciwni tego typu decyzji. Pani premier podjęła tą decyzję, dlatego w mojej ocenie pani premier Kopacz powinna stanąć przed Trybunałem Stanu za tą decyzję, ponieważ to jest decyzja bardzo szkodliwa. Ja miałem okazję być w Europie Zachodniej, w Paryżu czy w innych miastach Europy Zachodniej. Naprawdę widziałem rzeczy po prostu. Ludzie tam żyją na ulicy, mają swoje materace przy skwerkach, tam sobie urządzili, że tak powiem, swoje mieszkanie, ponieważ pani Merkel w swoim cynizmie zaprosiła tych wszystkich młodych mężczyzn, zwłaszcza mężczyzn, dając im nadzieję, że przyjedziecie do Europy i tutaj będziecie mieli dobry czas. Panie redaktorze, jeszcze jedno zdanie, co jest istotne, ale pani Merkel zapomniała tym wszystkim młodym ludziom dodać, że wysoki status materialny Europejczyków bierze się z pracy, a nie z pobierania zasiłków. I ona zaprosiła ich tutaj po to, żeby przyjeżdżali na zasiłek. Zatem wszystkich Państwa zachęcam do podpisania wniosku pod referendum nie za czy przeciw uchodźcom, tylko po to, żeby dopiero można było się wypowiedzieć, bo te sondaże, czy ktoś jest za czy przeciw, one nie mają znaczenia, one nie mają przełożenia. I ostatnie zdanie już naprawdę. Jeżeli Unia Europejska jest organizacją demokratyczną faktycznie, to powinna uszanować wynik takiego referendum, a on jest oczywisty. Dziękuję. Natomiast w ostatnich dniach część mediów oraz starych układów zorganizowała atak w moim kierunku, przedstawiając mnie jako posła, który rzekomo w sposób nieprawidłowy pobiera środki legalnie przysługujące mi na wykorzystanie jako posła. Po pierwsze, wszystkie środki, które przysługują mi, które wykorzystuję w pełni legalnie, to po pierwsze. Po drugie, w naszym Sejmie znajduje się obecnie w tej kadencji przynajmniej kilkudziesięciu posłów, którzy są o wiele mniej aktywni ode mnie, a wydają nawet 3-krotnie więcej na przyjazdy i na przeloty samolotami. Tak więc chciałbym tylko oświadczyć, że te pomówienia są nieprawdziwe, ale doskonale rozumiem te ataki, ponieważ wiem, że moja działalność, to co mówię często w TVP i w innych stacjach, bardzo boli te stare układy. Natomiast chciałbym Państwu przedstawić sprawy tak, aby Państwo mieli jasność, jak sytuacja naprawdę wygląda. Zawsze wiem, że młodzi ludzie są w Polsce niewygodni, zwłaszcza ci, którzy mówią prawdę, zwłaszcza ci, którzy mówią o rozliczeniach, bo trzeba te stare układy rozliczyć, rządy Platformy Obywatelskiej, mówić o zakłamaniu Donalda Tuska i osoby, które to mówią publicznie, będą w Polsce atakowane, ponieważ te stare układy są ciągle mocne. To znam wszystkie dokumenty, które posiadam, aby kancelaria sobie mu to wyjaśniła. Każdy poseł ma ponadto kontrolę w swoich biurach i również taką kontrolę będę miał. Poza tym przedstawiłem naszym obywatelom dokładnie moją aktywność, jak ona wygląda. I z rankingu wprost jasno wynika, że jestem 10. najciężej pracującym posłem w tej kadencji Sejmu. Ja jako jeden z niewielu posłów organizuję, panie redaktorze, w całym kraju praktycznie w każdym tygodniu spotkania otwarte z obywatelami. Nie boję się obywateli. Głośno mówię o tym, co należy w Polsce zmienić. Ja jestem politykiem polskim.
Jestem również Europejczykiem, ale zawsze na pierwszym miejscu jest Polska. I musimy zrobić wszystko, niezależnie od tych ataków medialnych, pomówień, tak, aby właśnie walczyć o bezpieczeństwo Polski do samego końca. I moim zdaniem, jeżeli Polska nie przyjmuje samych imigrantów, to czyni bardzo dobrze, bo zawsze bezpieczeństwo Polaków musi być dla nas na pierwszym miejscu, a nie interesy kas unijnych, czy spełnienie klientelizmu Platformy Obywatelskiej, która dzisiaj nawołuje do tego poniekąd, aby Polskę karać sankcjami właśnie za to, że chcemy dbać o bezpieczeństwo Polski. Ale uważam, Polska jest jednym z niewielu państw, które jest bardzo gościnne, to po pierwsze, a po drugie, w którym nie ma zamachów terrorystycznych, czy gwałtów na kobietach, czy przesiadowań w stronę islamskich imigrantów. I to jest wielka wartość, którą my musimy przede wszystkim zachować jako kraj, a po drugie eksportować ją również w innych państwach Europy, ponieważ to jest wzór. Z faktem jest, że właśnie islamscy imigranci odpowiadają praktycznie za wszystkie zamachy w ostatnich czasach w Europie. Faktem jest, że właśnie ze strony islamistów dokonywane są gwałty masowe, poniżanie kobiet, o tym też pamiętajmy. Widzimy na zachodzie Europy, że ludzie boją się już wychodzić z własnych mieszkań po zmroku. No i to jest fakt, czyli wyznawcy islamu to powodują. Wprost chodzi o to, że Polska może być ukarana sankcjami. Dla mnie to podchodzi pod zdradę niestety. Jeżeli Donald Tusk, który twierdzi, że jest Polakiem, że reprezentuje polskie interesy, jednocześnie szantażuje i grozi palcem publicznie dla własnej ojczyzny, no to coś jest z tym człowiekiem nie tak. Niech w końcu się określi, czy na pierwszym miejscu stawi interesy polskie, czy na pierwszym miejscu realizuje interesy innych państw. No bo twierdzi Unia Europejska i pan Donald Tusk, że najważniejsza jest demokracja. Więc nie ma wyższej formy demokracji niż referendum, bo to jest odwołanie do społeczeństwa. Jeżeli w formie demokratycznej społeczeństwo odrzuca takie żądania, no to Komisja Europejska, jeśli tego nie szanuje, to znaczy, że jest antydemokratyczna. Czyli ludzie, którzy mówią o solidarności europejskiej, w tym samym czasie robią ponad głowami Polski interesy z Rosją. I dogadując się tak, żeby Polska musiała płacić o wiele wyższe ceny za gaz niż chociażby Niemcy. Więc ja się pytam, czy to jest solidarność europejska w wykonaniu właśnie Brukseli czy Berlina. To jest antysolidarność, to jest właśnie zakłamanie i cynizm pewnych ludzi, którzy mają potężne wpływy, środki, media, którzy będą niszczyć ludzi, którzy mówią prawdę, ja o tym doskonale wiem, natomiast my obowiązek mamy taki, aby mówić właśnie tak, jak jest. Jeżeli ktoś mówi o solidarności, nas jej uczy, a jednocześnie robi doskonałe interesy ponad naszą głową właśnie z Federacją Rosyjską, to jest zakłamany i cyniczny i to trzeba mówić wprost. Więc wszyscy ci, którzy nie chcą zmian w kraju, którzy chcą zachowania tych wszystkich kas i tych starych przywilejów, są przeciwnikami Kukiz 15. Natomiast Kukiz 15 wychodzi do obywateli, mamy bardzo aktywnych posłów, robimy mnóstwo spotkań w terenie, no i staramy się po prostu robić swoją robotę, nie zważając na te krzyki i te wszystkie szantaże oraz te pomówienia, które mają miejsce. Ja jestem w wielu województwach, w ciągu ostatniego roku byłem w kilkunastu województwach w naszym kraju, spotkania otwarte z obywatelami wszędzie, a inni posłowie nie robią nic, biorą jeszcze większe kwoty, a pan panie doktorze ich nie uświadczy na żadnym spotkaniu. Obywatele ich dopiero poznają wtedy, jeżeli rozdają ulotkę w czasie kampanii wyborczej albo cukierka. Zwaniają się ze swoimi rodzinami. To mówicie o imigrantach ekonomicznych, a nie mówicie o idą po 500 euro, nikt nie chce pracować, Niemcy z tym mają problem. I jeszcze więcej powiem, że głównie do Niemców mam pretensje o to, że oni sobie zapotrzebowali specjalnie 800 tysięcy ludzi, mężczyzn, tych młodych, do pracy w przemyśle niemieckim. Trochę więcej przyszło i mają kłopot. Więc ja nie widzę powodu, dla którego Polska ma być na przykład częścią partycypującą w kłopotach Niemców. Jeżeli mówimy o solidarności, to ja się pytam, gdzie jest solidarność europejska przy umarzaniu zadłużeń państw Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000 000 000 w ciągu 2 lat. EBC wykupuje długi państw europejskich, oprócz Polski oczywiście. Gdzie jest solidarność w tym przypadku? Tylko wtedy solidarność jest, kiedy oni korzystają. Jakbyśmy my mieli skorzystać, absolutnie solidarności takiej nie ma. Pamięta pan badanie praworządności w Polsce. We Francji od 2 lat jest stan wyjątkowy z karabinami maszynowymi na ulicach, żołnierze stoją. Pytam się, czy to jest demokracja jeszcze, czy już nie? No tak, panie pośle, szef komisji... Czego tu brakuje, żeby nazwać to demokracją? Ale szef Komisji Europejskiej, wyjdzie i powie, zobowiązaliście się? Zobowiązaliście się. Zobowiązanie podpisane przez premiera Wąkopa. Platforma Obywatelska to zobowiązanie podejmowała, więc na pewno nie wiadomo, nie? Państwo się co oni tam podpisali i kiedy to podpisali? Bo zapraszam pana na krakowskie przedmieście, niech pan zobaczy, jak barwny naród spaceruje w niedzielę. I zobaczy pan tą ksenofobię. Ale i co? No to, i to niech jest... pan nie opowiada bzdur, no panie profesorze, bo nie ma żadnej ksenofobii. Przyjmijmy te 7 tysięcy. Dlaczego odmawiamy tym nieszczęśliwym ludziom pomocy? Żeby pan się lepiej poczuł? Żeby pan się lepiej poczuł? Dlatego, żeby im pozwolić stanąć na nogi. Myśli pan, że oni długo tu zostaną? Przecież przyjmowaliśmy setkami i se pojechali do Niemiec. Ja to mówiłem przed chwilą. No to czemu teraz pan nie chce przyjechać? Ale pan bo Niemcy chcą od nas zabezpieczenia, że oni mają siłowo nawet, ale zostać u nas. I jeżeli któryś się pojawi w Niemczech, 200 tysięcy... Jedną sprawę sobie tutaj uświadom. Zasiłek w Niemczech jest równy minimalnej pensji w Polsce. Ile oni mają dzisiaj zarabiać w Polsce, żeby tu zostali? Nie mówmy tam nie muszą nic nie robić, a tu muszą ciężko pracować.